Powtarzam, wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Niczego nie brakuje, aby podjąć decyzję, aby być pouczonym, podjąć decyzję zawarcia przymierza właśnie z tym Bogiem. Z tym Bogiem, który nas ubłogosławił. Są to wspaniałe chwile, które możemy przeżywać ze względu na decyzję osób, które chcą zawrzeć przymierze z tym wspaniałym Bogiem. Na samym początku chciałbym przeczytać werset z listu do Hebrajczyków. Może wspólnie otworzymy. No, jestem przekonany, że mamy Biblię z sobą. List do Hebrajczyków, 8 rozdział i werset 6 i 7. List do Hebrajczyków, 8 rozdział, 6 werset i 7. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Dlaczego ten werset wybrałem? Jest to zawarcie przymierza. Jest to zawarcie przymierza z Bogiem, z tym wspaniałym Ojcem, o którym mówimy, ale to przymierze jest oparte o lepsze obietnice. Było przymierze wcześniej, w innym porządku, jak list do Hebrajczyków nam to podaje, które wymagało zmiany, które miało braki, jak czytamy tutaj w tym wersecie 7, i szukano miejsce na inne. Tam były obietnice i tutaj są lepsze obietnice. Chciałbym się skupić na tych lepszych obietnicach. Aby zacząć ten temat, należy otworzyć pierwsze karty Biblii. Kim jest Bóg? To jest Bóg Stworzyciel. Bóg, który ma wizję, ma plan i ma możliwość zrealizowania tego planu. I otwierając pierwsze karty Biblii, otwórzmy sobie je razem. Może nie będziemy wszystkich wersetów czytać, ale miejmy otwarte te karty Słowa Bożego, aby sobie przypomnieć, jak wspaniałe dzieło dokonuje Bóg w tym czasie. Na samym początku tworzył Bóg niebo i ziemię. I później, bez czytania, wiemy, jesteśmy świadomi tego, jak Bóg pięknie tworzy niebo, ziemię, światłość, gwiazdy, księżyc, roślinność, zwierzęta i człowieka. Człowieka, jak nazywamy, korona stworzenia. Korona stworzenia, któremu chce błogosławić. Nie tylko człowiekowi, ale i zwierzętom. Ale my skupimy się na błogosławieństwie dla człowieka. Bóg błogosławi człowieka, którego stworzył. Odwróćmy jedną kartkę, pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, werset 27 i 28. Te wersety przeczytamy. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Widzicie tu wielki przywilej, dostojeństwo, ale też odpowiedzialność. Panujcie, zarządzajcie. Ale ja wam chcę błogosławić. Ja Bóg, ja Stworzyciel, wam chcę błogosławić. I tak było. Do pewnego czasu, do pewnego momentu.
to nie znaczy, że Bóg później nie błogosławił. Ale wcześniej, nim nastał upadek, ostrzegł. Z tego drzewa nie jedzcie, gdyż jeżeli z niego zjesz, na pewno umrzesz. Później Ewa spotyka się z przeciwnikiem Boga i przeciwnik Boga mówi, na pewno nie umrzesz. Odwrócone Boże słowo, Boża myśl. Stało się. Pytanie, czy człowiek umarł? Fizycznie nie, ale duchowo tak. I teraz powracamy do tego wersetu, który zacytowałem jako pierwszy. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czyli my przez upadek Adama potrzebujemy duchowego błogosławieństwa, gdyż Adam umiera duchowo. Później już konsekwencje są dla nas znane. Nie trzeba je jakoś też podkreślać czy omawiać. Ale człowiek jest upadłym. Jest upadłym człowiekiem. Stało się. Ewa posłuchała. Adam też to dokonał tego. I potrzebny jest ratunek. Pierwszy Adam. Pierwszy człowiek. Nie było więcej ludzi. Ewa i Adam. Sprowadzają przez ten czyn nieszczęście na wszystkich ludzi. Na wszystkich ludzi. Na mnie, na ciebie. I nie tylko na ludzi. Nie tylko na ludzi. Bóg ostrzegł. Nie posłuchano. Dano posłuch przeciwnikowi, jak wspomniałem. I w tym przypadku Bóg bierze odpowiedzialność za ten fakt. Już ma rozwiązanie. Już ma rozwiązanie. Wie, że potrzebny będzie drugi Adam. Wie, że będzie potrzebny Syn. Syn Boga. Jezus Chrystus. I w tym Synu dokonał pełnego wszelkiego błogosławieństwa, które nam jest potrzebne, aby znowu Bóg nam mógł błogosławić. Tak jak wspomniałem, to nie znaczy, że nie błogosławił Adamowi po upadku. To nie znaczy, że nie błogosławił ludziom. Ale Bóg chce obficie nam błogosławić. Szczególnie w wymiarze duchowym. Szczególnie. Jest to cudowne. O tym błogosławieństwie dowiedział się już Adam i Ewa na samym początku. Nie będziemy tych wersetów czytać, gdyż czas mamy ograniczony. Ale chciałbym zwrócić uwagę na błogosławieństwo, które zostało wypowiedziane do Abrahama. 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. 22 rozdział i przeczytam kilka wersetów od 15 do 18. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 22, 15 do 18. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba do Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie. Rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A potomkowie twoi zdobędą brody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Można zwrócić uwagę, że Bóg ma chęć, ma plan, ma wręcz potrzebę błogosławić człowieka. Czytamy w tym miejscu, że Bóg nie chce błogosławić tylko wybrańców. Co przeczytaliśmy? W potomstwie, 18 werset, w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. My Polacy zaliczamy się do tych narodów.
I moglibyśmy wymienić no wszystkie narody, prawda? Dużo ich jest. Czyli wszyscy ludzie. Łącznie, albo może powiem inaczej, w pierwszej kolejności Izrael, który odebrał błogosławieństwo Boże. I Bóg jest zainteresowany szczególnie błogosławieniem i uszczęśliwianiem i ma troskę o Izraela. My jesteśmy dziedzicami tego, co otrzymał Izrael. My z pogan, tak to możemy nazwać, pomimo, że jesteśmy w chrześcijańskich krajach i trochę to słowo może się niektórym nie podobać, ale tak Biblia to charakteryzuje, czy nam podaje. Może jest to zrozumiane, jestem przekonany, że wszyscy rozumią, o czym mówię. Wszystkie narody są błogosławione. Są błogosławione w Chrystusie. Bóg Ojciec w Chrystusie ma cel, ma plan, ma zamierzenie, aby błogosławić. Tak jak na początku przy stworzeniu, będę was błogosławił. Abraham ma zlecenie ofiarowania syna. Dlatego, żeś to zrobił, żeś podjął taką decyzję, będę ci błogosławił. I dlatego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Ale na ten temat mamy trochę więcej w Biblii informacji. List do Galacjan, 3 rozdział. Otwórzmy sobie List do Galacjan, 3. I chciałbym przeczytać wersety od 13 do 18, ale jako wyjątek zrobię, przeczytam najpierw werset 16, Galacjan 3:16, a później te kolejne, o których mówię. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Znowu wracam do tych pierwszych myśli. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I tutaj to błogosławieństwo obiecane Adamowi, później potwierdzone albo jeszcze więcej uwypuklone, które zostało przekazane Abrahamowi dla wszystkich narodów ziemi, realizuje się w Jezusie Chrystusie, w potomku Abrahama. W potomku Abrahama realizuje się to błogosławieństwo, które jest dzisiaj dla nas dostępne, na podstawie którego zawieramy przymierze z Bogiem, z tym Ojcem, który ma plan błogosławić wszystkich ludzi. Was ubłogosławił, teraz, wcześniej, nas, niektórych już wcześniej, a jeszcze osoby, które są przed tą decyzją, przed poznaniem tych wspaniałych wartości, będzie błogosławił. To nie znaczy, że nie błogosławi, ale Bóg chce obficie nas błogosławić, szczególnie w duchowym wymiarze, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, do kogo należymy, kim jest Bóg dla nas, i jakie wartości nam podaje w darze. Jakie elementy zbawienia są dostępne dla nas. Przeczytam. Czy niektóre osoby przyjmą w przyszłości? Nie odeszli. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Już czas minął, prawda? Tak. Szybko. Może nie będziemy czytali wszystkich wersetów, które sobie tutaj wypisałem, czy postanowiłem przeczytać. Ale 10 rozdział właśnie mówi o zakonie, który nie mógł doprowadzić do zupełnej czystości. I jest tutaj mowa o tym, o tej świadomości grzechów i ofiary, które były z polecenia Boga,
nie mogły doprowadzić do tej świętości, o której mówimy, do pełnej czystości. I później werset 9 mówi tak. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Powtórzona myśl z listu do Kolosan. Raz na zawsze. Raz na zawsze. Jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Znowu tu mamy ten czas podany. W którym czasie? W Jego ziemskim ciele, a tu przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa. Tylko troszkę inna forma przyjęta, prawda? Tak, złoś pierwsze, to chodzi o pokarmy, ofiary. Nie chodzi o pokarmy, tylko chodzi o ofiary, cały system Arona. List do Hebrajczyków nam mówi o porządku Arona i porządku Melchizedeka. I wtedy mowa jest tutaj, że w porządku Arona było oczyszczanie zewnętrzne, a w porządku Melchizedeka jest oczyszczanie wewnętrzne, łącznie z zewnętrznym. Jest pełne oczyszczenie. To nie znaczy, że Bóg wtedy zaniedbał coś. Bóg widział, że w tym czasie tyle podaje i tak czyńcie. A przychodzi kolejny czas, bo przychodzi Mesjasz i powołuje kolejne osoby i objawia im te wartości, które chce nam dać, którymi nas chce błogosławić. I tutaj moja myśl nie jest, że tam było złe. Tam było tak, jak Bóg postanowił. Niedoskonałe. Znaczy, proszę? Niedoskonałe. Nie było w pełni, nie było pełne. Nie gładziło, tak, nie gładziło grzechu. Ono oczyszczało nas, człowieka zewnętrznie. Zgrzeszył baranek, ołtarz, kapłan, świątynia i dzień pojednania. I znowu kolejny raz to samo. A w tym przypadku Jezusa Chrystusa raz zostaliśmy oczyszczeni. Jeżeli sami tego nie podejmiemy, nie będziemy się zanieczyszczali, to jest to raz na zawsze. Ale to zależy od Boga, od naszych decyzji i od korzystania mocy. My nie jesteśmy w stanie tego zachować. Tutaj społeczność z Bogiem jest potrzebna, stała przez Jezusa Chrystusa. Nie ma możliwości u człowieka, zaprę się i zrobię to. Nie ma możliwości, żadnych. Ja jestem słaby i wy też. Z urodzenia jesteśmy słabymi. Tylko obecność Boga w naszych sercach i Jezusa Chrystusa sprawia, że przez życie w takim stanie przejdziemy. I Bóg tą społeczność chce mieć z nami na zawsze, na wieczność. On ją chciał mieć z Adamem. No ale stało się. Dzisiaj mamy też ostrzeżenia i musimy uważać. Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 12. Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 12. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Krótko. Tych tekstów jest więcej. One nie są tylko tak sporadycznie gdzieś tam ukryte i niewidoczne dla nas. Cierpiał poza bramą, aby uświęcić lud. To coś znaczy, prawda? To nie jest napisane, ale ja będę grzesznikiem. Drodzy, chyba należy zmienić myślenie, jeżeli ono było inne. Jeżeli myślałeś o sobie, że jesteś grzesznikiem, to na podstawie słowa Boga masz prawo myśleć o sobie przez dzieło Ojca w Chrystusie, że jesteś święty, połączony z niebem, odkupiony, pojednany, oczyszczone grzechy, syn i córka. Boga w niebie. Jezus powiedział, idę do Boga mego, do Boga waszego, do Ojca mego, do Ojca waszego. Idź, powiedz to braciom moim. Znamy ten tekst, prawda? Co on mówi, ten tekst? Nie trzeba mówić. Wyraźnie. Gdzie ten Bóg Ojciec? Gdzie ten Bóg? Dla Jezusa, dla nas, ten sam Ojciec i Jezus jest naszym bratem, pomimo, że jest naszym Panem, oblubieńcem i tak dalej. To jest szeroki temat. Ja bym nie chciał dotykać czegoś, co mogę być posądzone o jakąś
stronniczość czy złe zrozumienie. Drodzy, ale szybciutko. 2 Koryntian, 6 rozdział. Drugi Koryntian, 6 rozdział, 14-18. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Cudownie. Prawda? Ja bym musiał tylko czytać, już nic nie mówić. Objawienie, 4 rozdział. Już kończymy, drodzy. Chciałbym pokazać, jak niebo patrzy na to wszystko. 4 rozdział, werset 11. Objawienie, 4 rozdział, werset 11 i później kolejne. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. O czymkolwiek człowiek myśli, czy o tym stworzeniu na początku, czy cokolwiek innego, to ten tekst do tego dotyczy. Tam było stworzenie, tu czytaliśmy o nowym stworzeniu, do uczynków dobrych, prawda? 5 rozdział, werset 9 i kolejne. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokół tronu i postaci, i starców, i liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A 4 postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Czuwacie się w tą atmosferę? Drodzy, łzy się wyciskają. Niebo zna wartość odkupienia w Chrystusie. Zna też cenę, jaka została zapłacona, aby połączyć nas z niebem. Ale też wie, czym nas Bóg chce łaskawie ubłogosławić. I błogosławi nas duchowym błogosławieństwem niebios. I to jest dla nas Polaków. Może ktoś jest z innego kraju, to dla was też. Dla całej ziemi. To jest dla nas, drodzy. Możemy powtórzyć za tym całym stworzeniem, które mówi, że godzien jest ten baranek zabity wziąć moc, bogactwo, mądrość, siłę, cześć, chwałę i błogosławieństwo. Później ostatnie myśli: temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo, cześć i chwała i moc na wieki wieków. A starcy upadli i oddali pokój. Drodzy, tak powinno być. I w naszym przypadku. Jemu błogosławieństwo, cześć, chwała i moc.
ale również i oddanie pochłonne. Gdyż tak wielkie rzeczy, które się stały w Jezusie Chrystusie dla nas ludzi ze względu na grzech Adama, są tak cudowne, są tak wielkie, tak unoszące nas do naszego Ojca, do społeczności z Nim i z Jezusem Chrystusem, ale też stawiające nas jako ludzi czystych, świętych, którzy zawierają przymierze z tym Bogiem i chodzą z Nim, trwają w wierze. Nie dajmy się zachwiać tym, co poznaliśmy. To jest Słowo Boże. To nie jest moje Słowo. Ja tylko czytam Boże Słowo. Przekazuję. Może przypominam tylko. Nie wiem. Może dla niektórych to będzie temat nowy, świeży. Ale dla mnie w tym momencie, kiedy zaczynałem w to wchodzić i widzieć to w Biblii, zdumiewałem się. Drodzy, chwilę tylko przypomnienia myśli, które poruszaliśmy. Występuje Bóg, Ojciec, Jezus Chrystus i my. Synostwo, odkupienie, odpuszczenie grzechów, nowe stworzenie, pojednanie, usprawiedliwienie. Twórca i stworzenie. Syn i córka. Gdybyśmy czytali te teksty z 8 rozdziału, które zapoczątkowałem, teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które zostało ustanowione w oparciu o lepsze obietnice. Bóg obiecał Abrahamowi, w szczególności przekazuje to błogosławieństwo dla narodów, dla nas. I godzien jest wziąć cześć, moc i błogosławieństwo za te wielkie dzieła, a jest to wszystko oparte na Bożej miłości. Tak był łaskowa. Mnie też. To jest miłość. Ale Bóg ma takie możliwości. Miał taki plan i nas przeznaczył przed założeniem świata do tego, abyśmy byli. I to byli, możemy wyliczać kolejny raz. Chwała Bogu. Godzien jest wziąć cześć, moc i błogosławieństwo. Oddać Mu pokłon Ojcu, a zarazem Synowi. Ale my jesteśmy tą częścią Boga, tej rodziny niebiańskiej. Pomimo, że jesteśmy na ziemi, uwielbiajmy Go, doceniajmy to. I wersety z listu do Koryntian mówiły, że mamy sprawować to poselstwo. Mamy to przekazywać dalej kolejnym osobom, które są w potrzebie. Dotyczy to świata, ale świat o tym nie wie. Jestem przekonany, że jeszcze wiele osób będzie to słyszało, gdyż ta Ewangelia, ta dobra nowina Boga ma być głoszona właśnie całemu światu. Na ile ona jest głoszona, ja nie wiem. Ale tutaj, w naszym terenie, ona jest. I chwała Bogu, że te rzeczy docierają do nas, możemy wielbić Boga, ale sami znać swoją pozycję, swój stan, którym nas Bóg ubłogosławi. Niech będzie błogosławiony i uwielbiony. Bóg Ojciec Jezus Chrystus. Amen. Amen. Amen.